Gosiu, spotykamy się dzisiaj na pięknym wydarzeniu ekologicznym, ale też i biznesowym, gdzie będziesz dostawała nagrodę w kategorii ekologii, skrzydła ekologii. Bardzo ważna nagroda i też ważny temat w dzisiejszych czasach. Jak czujesz się odbierając taką nagrodę? Wodę też staram się oszczędzać, segreguję śmieci, także to są takie podstawy i też moje dziecko tego uczę, także cieszę się bardzo. Czyli to są takie nawyki, które wprowadzasz do swojego życia codziennego, a jeśli chodzi o coś, co mogłabyś wyeliminować z ziemi. Coś, co twoim zdaniem najbardziej negatywnie wpływa na środowisko. Co bym mogła wyeliminować? No w jakiś sposób te wszystkie szkodliwe dymy, ale tak, to bym wyeliminowała. Nie wiem, czym miałabym to zastąpić, ale tak, bardziej właśnie, żebyśmy wszyscy poszli jednak w kierunku naturalności, żeby plastik jakoś wyeliminować, bo za dużo tego plastiku po prostu jest, żeby no, butelki były szklane, nie plastikowe. Tak, to w tą stronę bym poszła. A jeśli chodzi o social media, dużo osób właśnie wykorzystuje ten kanał do uświadamiania odnośnie różnych kwestii, również kwestii też tych związanych z ekologią. Czy ty również komunikujesz się ze swoimi odbiorcami tam odnośnie ekologii? Nie robię tego często, ale brałam w tamtym roku udział w akcji uświadamiającej oszczędność wody. I między innymi podawałam takie przykłady, że w czasie na przykład mycia zębów nie puszczajmy po prostu kurka bez sensu z wodą, prawda? Tylko po prostu nabierzmy sobie szklankę wody, która jest nam po prostu potrzebna do mycia i to już w ten sposób oszczędzamy. Następnie no nie ma sensu, nie wiem, napełniać wanny ogromną ilością wody, tylko wziąć krótki prysznic, tak? I także z wodą akurat zrobiłam taką akcję, ale zainspirowałaś mnie, wiesz, i na pewno coś jeszcze więcej spróbuję przekazać. Cieszę się, że mogą zainspirować. Na koniec odejdźmy trochę od tematu ekologii i zapytam o twoje plany zawodowe jeszcze na ten rok. Jestem w trakcie trasy koncertowej, która myślę, że potrwa, o ile nas oczywiście wszystkich nie zamkną, do końca listopada.